Siemanko, witam w mojej kuchni. Ogólnie to nie wiecie jeszcze, bo wam nie mówiłem chyba. Jeden obóz 5 lipca, taki sobie nad morzem, tak super fajnie, chillera, utopia. I postanowiłem, że z dwa filmy muszę nagrać, żeby jeszcze jeden wstawić przed obozem, jeden ustawić na premierę, żeby wstawił się sam podczas obozu. Bo postanowiłem teraz, że jestem takim, muszę się wziąć za mój kanał i muszę teraz często nagrywać, nie mogę was olewać, muszę z wami zrobić kontakt, tak? Co nie? Przybyło mi dużo subskrypcji w jeden dzień i muszę robić z wami kontakt, bo to jest ważne. I znalazłem sobie przepis w internecie na takie pyszne ciasteczka. I postanowiłem, że nagram wam film zrobienia tych ciasteczek. Ale nie mam produktów, więc zrobimy budyń. A to tak nie działa, to odbicie lustrzane. Budyń. Filmik zrobienia tych ciasteczek się pojawi, bo ja tak mówię, moja mama sobie pojechała do Lidla i właśnie będzie mi kupi składniki. Ale na razie zrobię taki max 5-minutowy filmik, jak robię budyń. Jak to się robi w ogóle? Pół litra silnego mleka. Chodźcie ze mną zrobić mój budyń. Może nie będę inaczej tak rzucał. Za cholerę, nie wiem ile to pół litra. Szklanka ma chyba 250, w sensie taki kubek. To po prostu naleję sobie chyba dwa takie kubki mleka. Z tego co zrozumiałem, muszę wlać tu prawie dwie szklanki kubki mleka. A dopiero czytam tą instrukcję. I odlać ćwierć szklanki. Na matematyce uczyłem się, że ćwierć to 1/4. Wow, rozlałem trochę. Nieważne, nieważne. Dobrze to robię, czy nie? Ej, tu się wydaje, że wylałem więcej niż pół tego. Jak tu jest litr, to pół litra to jest tak jakby pół tego, a tu chyba mało zostało. Nieważne. Wystarczy? Też tak sądzę właśnie. To teraz tutaj trzeba wsypać dwie łyżki mleka, a to trzeba wstawić, to musimy to wstawić na gaz. To chyba trzeba teraz włączyć. A niech się gotuje. Teraz tu chyba wsypię cukier, a jak to ma jakąś chronologiczną wartość, jak będę to wsypywał, czy to tak po prostu mogę? Najpierw zawartość torebki, potem cukier. Okej, jak tak mówią, jak tak jest napisane, tak zrobię, nie będę łamał reguł. Może im potem nie wyjść. Może to jest bardzo ważne, żeby chronologicznie to wsypać wszystko. A teraz wymieszać, czy najpierw wsypać? Najpierw cukier. Dwie łyżki, to jest dobra, uznajmy, że to będzie jedna. Najwyżej będzie bardzo słodkie. Teraz chyba trzeba This Little Bitch połączyć z This Little Bitch, bo to już chyba jest ciepłe. No tu trochę tego zostało. Dobra, to cukier, nieważne. A, bo wy to macie na przybliżeniu i nie widzieliście prawie nic. Dobra, ja to teraz wymieszam. Może prawą ręką, bo lewą trochę tak trudno. Nie wiem jak to trzeba robić, ale zostanę tu i będę to mieszał już tak dosyć długo, bo może tak trzeba, może nie. Zobaczymy, przekonamy się dopiero potem. Tam było jeszcze napisane, że można dać łyżkę masła, więc jak można to dodam. Tam było napisane, że trzeba jakoś schłodzić te miski, ale tak szczerze to mam tu trochę w pupie, w 4 literach.
Więc po prostu wlej do takiej zwykłej miski, nie zimnej, nie ciepłej, zwykłej. Resztę zostawię siostrze, bo no, jestem dobrym bratem, tak? Zostawię siostrze, bo już to powiedziałem dlaczego, więc nie wiem, dlaczego mam powtarzać po raz kolejny. Jeszcze łyżka by mi się przydała tutaj. Jesteś? Zrobiłem ci budyń. Pozdrów moich fanów. Widzicie? Jestem dobrym bratem po zrobieniu jej budyń i teraz idziemy sobie stąd już. This little bitch jest jeszcze gorąca, ale czego się dla fanów nie robi, spróbuję to dla was. Nie jest niedobre. Nie jest dobre, jest. Jest. Spoko. W sensie, jak macie budyń w domu, to sobie zróbcie. A jak nie macie, to nie musicie teraz zapieprzać do sklepu, żeby sobie kupić, bo wasze życie się nie odmieni po zjedzeniu tego budyniu. Chyba, że wiecie, kupić jakiś taki magiczny, do jakiegoś, nie wiem, handlarza, który będzie sprzedawał magiczne rzeczy, takie bardzo magiczne, takie wiecie. Wiecie jakie, po prostu magiczne, zaczarowane, mające różne zdolności parapsychiczne, parapsychologiczne. Może wtedy wasz budyń odmieni wasze życie, mój nie odmienił.